Piotrze, słyszałem, że masz mega fajną historię. Żeby jedną, ale pewnie pytasz o Wdzydze Kiszewskie. Kilka lat temu byliśmy z dzieciakami na wyjeździe i zrobiliśmy nocne podchody. Dzieciaki się bały, szczególnie taki jeden chłopak. Udawaliśmy tam dziki, jakieś niedźwiedzie, no i rano był apel, żeby to wyprostować. Mówimy, słuchajcie, te dziki i niedźwiedzie były udawane, nie? To była taka, wiecie, gra, nie? I ten chłopak mówi, co? Niby ja się bałem, nie? Najbardziej się bał, nie? A zgrywał kozaka. Wydaje mi się, że każdy się boi, każdy ma w sobie jakiś lęk i strach. Tak, wszyscy się boimy różnych rzeczy, ale jest pewna osoba, która przynosi nam dobrą nowinę, Jezus Chrystus, który po swoim zmartwychwstaniu mówi do uczniów, pokój wam. Bo ci uczniowie też się bali, też przeżywali jakieś wewnętrzne lęki w sobie. Dlatego Jezus mówi, słuchajcie, ja jestem, ja żyję, nie bójcie się, nie lękajcie się. I to jest hasło naszego 43. wieczoru modlitwy młodych. 22 kwietnia w parafii Świętej Trójcy Gdynia Dąbrowa o godzinie 20. Zapraszamy wszystkich, w sposób szczególny zapraszamy do wspólnej modlitwy o pokój. Tak, na świecie, na Ukrainie, ale też w naszych sercach. Żeby tu, we mnie i w Tobie był prawdziwy Chrystusowy pokój. Tobie też. Do zobaczenia. Do zobaczenia.